jak działają hamulce bębnowe, w ogóle hamulce w aucie osobowym. Każdy kojarzy pewnie, jak mamy koło. To jest jakaś tam felga. Jest po prostu taki wielki, jakby to powiedzieć, talerz pełny. No i co tam jest w środku? Otóż bęben to nic innego jak taki, jakby to w perspektywie narysować, taki garnek. Tu jest wejście na oś, w którym zawarte są szczęki. I teraz jak to wygląda? Tu mamy rzut od przodu. Teraz tak, zasadniczo bęben jest dosyć prostą konstrukcją. Mamy dwie szczęki, na których są okładziny hamulcowe, które w hamowaniu, podczas hamowania, one są rozpychane na zewnątrz. Co rozpycha? W tym miejscu na górze, w zależności też od konstrukcji, umieszczony jest cylindrek hamulcowy, do którego wtłaczany jest pod ciśnieniem płyn i powierzchnie robocze w dużym uproszczeniu zostają wypychane na zewnątrz. To powoduje dociśnięcie tych szczęk do wnętrza bębna i wówczas tarcie między bębnem a okładziną powoduje, że auto nam hamuje, a prędkość auta dąży do zera. Bębny zostały już praktycznie wycofane z przemysłu ze względu na dosyć niską efektywność hamowania, dosyć skomplikowaną w porównaniu do hamulców tarczowych konstrukcję. Mamy tutaj sprężynki, krzywki, śruby i tak dalej. No, poskładać to zajmie nam znacznie więcej czasu niż hamulce tarczowe. Możemy taki trend zauważyć na przykład w porównaniu Golfa 3 a Golfa 4. Gdzie w Golfie 3 w wersjach na przykład 1.4 albo 1.6 mieliśmy hamulce z tyłu bębnowe. No a w Golfie 4 praktycznie w każdej wersji silnikowej mamy na tylnej osi hamulce tarczowe. Właśnie hamulce bębnowe w nowszych autach były tylko na tylnej osi. W tych najnowocześniejszych są tak praktycznie wyparte, chociaż spotyka się na przykład Opla Corsa z hamulcami bębnowymi z tyłu. No już nie wspominam o maluchu, który na każdej osi miał hamulce bębnowe, no jednak 24 konie nie wymagały aż takiej siły hamowania. No a jak działają hamulce tarczowe? Tu możemy posłużyć na przykład przykładem z rowerów, chociaż każdy pewnie widział. Mamy po prostu tarczę hamulcową, czyli po prostu talerz, na której jest zacisk. No i w najprostszym rozwiązaniu zacisk składa się, jakby to narysować z góry. Tu mamy tarczę, tu mamy zacisk. Zacisk zachodzi na boki, obejmując nam tarczę z jednej strony. No i po jednej stronie bądź po dwóch, zależy od konstrukcji, mamy tłoczek. I teraz tak, mamy doprowadzenie ciśnienia płynu hamulcowego, który wypycha nam tłoczek i dociska tarczę. Oczywiście tutaj, a między tłoczkiem a tarczą mamy klocki hamulcowe, no i zacisk na takich prowadnicach jest ruchomy, przez co tarcza się nie wykrzywia, a tłoczek dociska nam klocek i z każdej strony mamy równe hamowanie. Spotyka się też rozwiązania, gdzie mamy więcej tych tłoczków, jednak są one mniejsze ze względu na to, że po prostu nie mieściłyby się w feldze. Jednak jest to spotykane w autach typu Ferrari, BMW z serii M i tak dalej, bo one mają po prostu większą efektywność. Jeżeli chodzi o same tarcze, mamy tutaj też kilka rozwiązań, bo
Najpopularniejsze to są po prostu tarcze pełne. Możemy mieć tarcze też pełne, ale wentylowane, które po prostu z profilu składają się jakby z dwóch tarcz i pomiędzy nimi są takie otwory wentylacyjne. Z góry, znaczy z boku wygląda to w ten sposób. O! Tu nam się wydostają gazy i ewentualnie i ciepło, które jest przez tarczę podczas hamowania generowane. W samochodach sportowych możemy spotkać się z dwoma typami tarcz. Nawiercane. Tu mamy otwór na koło. Tu mamy ileś tam obliczonych odpowiednio nawierceń w tarczy. Powoduje to uwalnianie gazów poza obszar tarczy, a także startą okładzinę, czyli de facto taki pył z klocków, który normalnie nie mógłby się dostać, nie miałby się gdzie wydostać, jest właśnie wtłaczany w te otwory. Możemy też spotkać tarcze, które nie są nawiercane, ale są nacinane. Na przykład ATE, Superdisc, czy jakoś tam. One są Powerdisc bodajże. Nacięcia powodują to, że jeśli mamy klocek hamulcowy, to przy hamowaniu i przy przegrzaniu klocka pojawia się warstwa takiego szkliwa, które bardzo nam psuje wydajność samego klocka. Mamy spadek wydajności hamowania i właśnie te nacięcia to jakby zrywają te warstwy, przez co możemy efektywniej i dłużej hamować. Zdarzają się też rozwiązania tarcz pływających, czyli tak jakby mamy otwór na koło, mamy taki adapter na tarczę i tarcza jest dokręcana do tego adaptera. Co nam to daje? Otóż wracając do tego zacisku, tarcza w ten sposób po prostu może sobie pływać. Czyli może być wyginana w jedną lub w drugą stronę. Przydaje się to szczególnie przy zaciskach wielotłoczkowych.